dowiedziałam się o projekcie od starostwa powiatowego miasta Kraśnik. Zostałam jak gdyby wciągnięta w ten projekt. Chodzi właśnie o zapotrzebowanie tego środowiska na dziewczęta, które reprezentowałyby powiat kraśnicki w dziedzinie cheerleaderingu. Właśnie dzisiaj odbył się casting. Przybyło wiele dziewcząt, które, muszę powiedzieć, naprawdę podołały, sprawdziły się. Są to dziewczynki, które kiedyś już wcześniej tańczyły, które też uczęszczały na zajęcia cheerleaderek w publicznym gimnazjum numer 1, dziewczynki z podstawówek i także młodzież małe, w zasadzie małe dzieci z klubu gimnastycznego, który też działa na terenie Kraśnika. Casting odbył się naprawdę na dosyć wysokim poziomie. Dziewczęta przeszły taką jak gdyby maglownicę wymagań. No i ruszamy niebawem. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu. No i dziewczyny biorą się do roboty. Dziewczęta oczywiście wykazało dużo odwagi, uśmiechu, zadowolenia i myślę, że sprawdzi się ta inicjatywa i ten projekt będzie realizowany. No i w zasadzie nic innego, jak tylko wziąć się do pracy. Zgodnie z projektem, który też powstał na bazie właśnie starostwa, i z tego, co tak słyszałam, że oficjalnym sponsorem ma być totalizator sportowy, a więc mamy nadzieję, że środki będą przeznaczane na ten cel. No i oczywiście chcemy, żeby ta inicjatywa trwała cały czas, ponieważ bazujemy też na dzieciach, które uczęszczają na zajęcia gimnastyczne, a więc jest to na rybek i na pewno będzie poziom coraz bardziej wzrastał i myślę, że Kraśnik może stać się siedliskiem dziewcząt, które będą uczęszczały na zajęcia i będą reprezentowały powiat kraśnicki.